Dzień dobry w sobotę. Jest godzina 7 rano. Poczyniłem pewne kroki co do spakowania się już, bo pokój muszę zwolnić o 11 chyba. No i jeszcze przed śniadaniem patrzę na mój outfit. Jeszcze przed śniadaniem idę pobiegać. Wypiję tylko kawę i idę sobie potruchtać. I nie chcę mi się stąd wyjeżdżać, bo uwielbiam tutaj przebywać. No ale co zrobić? Pierwsze samochody zaczynają podjeżdżać już przed ośrodek, co by można było łatwo z walizkami wejść do samochodu. Słychać też turkot walizek na kostce już, więc albo już ludzie zaczynają się pakować i przygotowywać do wyjazdu, albo przyjeżdżają kolejni. Nie lubię tego momentu. Lubię ten moment wtedy, kiedy to ja przyjeżdżam. A teraz niestety przyjeżdża kto inny, a wyjeżdżam ja. No tak to jest, co zrobić. Najpierw mała rozgrzewka. Dobra, gotowy. Chyba gotowy. Startuję. Poszło. Gości przybywa. Coraz więcej nowych samochodów. Te zeszłotygodniowe też są jeszcze. Ludzie podjeżdżają pod ośrodek, żeby walizek nie nosić daleko, bo parking jest z tyłu. Pewnie jeszcze kawa. Będę się zbierał do wyjazdu. Ale po drodze do domu zwiedzę sobie jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce. Tak sobie patrzę na rejestrację samochodów, którymi ludzie przyjeżdżają, to bardzo się cieszę, że mieszkam tam, gdzie mieszkam. Bo niezależnie od tego, czy będę jechał nad morze, czy w góry, czy gdziekolwiek indziej, to wszędzie mam plus minus 300 km. A rejestracje z Cieszyna, z Katowic, z Jasła. Żeby ci ludzie przyjechać tutaj o tej 8 rano, czy 9, to co u nas musieli jechać? Mogę wcześniej ten samochód przestawić, bo teraz jest problem, kurde. Nie ma miejsca. Muszę kombinować. Ale łopatka. No dobrze, zwalniam swój pokój. Kolejni lokatorzy już pewnie czekają na dole. To wszystko są ludzie, którzy czekają na przedział nowego pokoju.
więc możliwe, że i na mój pokój ktoś czeka. No i co? Pokój 123. Kolejny otaczony na liście pokój, w których byłem w głównym budynku w Bojdące. Coraz mniej jest takich, w których nie byłem. Może kiedyś uda się zapełnić całą listę i wszystkie pokoje, w których mogłem być, to po prostu będę. Rekordzistą jak na razie jest pokój 226. Czystym przypadkiem albo i nie, ale 226 miałem 3 razy. Odnoszę ostatnie bagaże do samochodu, żegnam się i wracam do domu. Wszystkie bagaże zaniesione do samochodu. Można pokój zwalniać. Kolejny fajny tydzień za mną. Będzie to wspominać, jak co roku, z każdego pobytu. W tym życzenie. Dzięki, że byliście cały tydzień razem ze mną na urlopie w Bogdance. Trzymajcie się, cześć. Yeah.